Cześć, z tej strony Paweł Daniec. Witam wszystkich bardzo gorąco w mojej kolejnej wędkarskiej produkcji. Kiedy nagrywałem ten poprzedni film, na którym łowiłem razem z moim synem Mateuszem, powiedziałem na końcu, że następnym razem widzimy się prawdopodobnie na Mazurach. I nie przypuszczałem, że zamiast na Mazurach, to zobaczymy się nad naszym pięknym polskim morzem. Ale tematem filmu nie jest wędkarstwo morskie, łowienie z plaży, okonie w porcie czy dorsze na zakazie, bo jutro będzie woda PZW i metod Feder i mam nadzieję, że karpie albo chociaż liny i karasie. Tak, łowisko PZW, dlatego że nie chcę nagrywać filmów na łowiskach komercyjnych, chcę, żeby to była normalna, ogólnodostępna woda PZW. Odcinek będzie miał takie jakby dwie części, dlatego że chcę zacząć bardzo wcześnie rano sam, o godzinie 5 chcę być rozłożony. W tej pierwszej części pokażę Wam trochę okolice, łowisko, przede wszystkim moją taktykę i mam nadzieję, że już jakieś pierwsze ryby. Na godzinę 14 wracam do hotelu na obiad, a na drugą część dnia wracamy nad wodę razem z moim synem Mateuszem, który również nie odpuści wędkowania w tym miejscu. A co to jest za łowisko, w jakiej miejscowości, co to jest za woda, to zobaczcie sami w dalszej części filmu i koniecznie oglądajcie do końca. Zapraszam na film. Tak jak widać, tak właśnie wygląda ta woda. Jesteśmy w jednej z najbardziej znanych w Polsce takich letniskowych miejscowości nad morzem. I teraz była obcierka. Temperatura 7,5 stopnia, tyle pokazywał termometr w samochodzie, jak tutaj jechałem. Nie są to może najlepsze warunki na takie ciepłolubne ryby jak karasie, liny czy karpie, a przede wszystkim najbardziej liczę na karpia. Ale wiem, że w poprzednich dniach były tu już łowione fajne ryby. Miały być karpie, a zaczynam od niewielkiego leszcza. A zobacz, jaki łakomy, na dumbbellsika. Zostaje ta sama przynęta. Tutaj przynęty nie trzeba zmieniać. Foremka, zanęta. Tutaj jest akurat zestaw z zwykłą spożywczą zanętą. Na drugim zestawie jest pelet halibutowy 2 mm. A ponieważ jest dosyć głęboko, to ja jeszcze mam tą przynętę doklejoną taką dodatkową warstwą zanęty. Bo jak rzucamy, no to... A nie rzucam daleko. To tak naprawdę raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. I w tym momencie dopiero ten podajnik upadł na dno. 30-gramowy podajnik, a ja policzyłem praktycznie, no prawie 9 sekund, tak? Teraz tak naprawdę jedna z najważniejszych rzeczy w metod Feder. I to jest temat, który w ogóle już pojawiał się w pierwszych artykułach, które w ogóle były w prasie na ten temat w Polsce. I zanim zacząłem w ogóle kiedykolwiek łowić na metod Feder, to ktoś mi to powiedział i taka podstawa, jak podajnik opada na dno, nie ruszamy tego podajnika, tam gdzie opadnie, tam ta zanęta zaczyna pracować, to nie jest rzeczny Feder, gdzie mamy długi przypon, który znosi nam nurt, czy nawet tak mamy ten klasyczny zestaw typowy przelotowy do Federa z dłuższym przyponem, możemy sobie to podciągnąć i haczyk jest w tym samym miejscu, gdzie zanęta. Nie, tu musi opaść i to absolutnie tego nie ruszamy, nie przesuwamy podajnika pod dnie. Ale mega fajny odjazd. Ja akurat tutaj na chwilkę stanąłem zrobić parę przebitek obok z gimbalem, z drugim telefonem. Mam nadzieję, że widać, jaki pracuje. Jest pierwszy karpik złowiony podczas rodzinnego weekendu nad morzem. A wielkość typowo wigilijna. Dumbbellsik w pysku. A ryba za chwilę wraca do wody. Jest kolejny mały leszczyk. No ale jak widać, jest dużo więcej ruchu na tej jasnej przynęcie, jak na przykład na kukurydzy. Celuję swój wybrany punkt na tą brzuskę. No i od razu zatapienie żyłki. Temat jest też o tyle ciekawy tego łowiska, że to nie jest taki typowo płytki staw, bo gdzieś tam wyczytałem, że głębokość nawet do 8 metrów. To nawet widać, jak ja zarzucam, że podajnik ma 30 gram na tej delikatniejszej wędce, 40 na cięższej, na tym zestawie, gdzie łowię dalej. No i odliczam do 7, do 8, do 9, zanim on opadnie do dna, także
No jak widać, to nie jest jakiś taki płytki zbiornik i ta ryba też ma gdzie chodzić, gdzie uciekać. Z racji tego też, że jest dosyć głęboko, to mam dosyć mocno domoczony i pelet, i zanętę, i potem jeszcze jak nabiję podajnik, to dokładam tą dodatkową warstwę, jeszcze jedną warstwę właśnie zanęty, żeby to wszystko fajnie opadło do dna i pracowało już na dnie, a nie żebym to gdzieś zgubił po drodze, kiedy opada do wody. Ale nie przyjechałem tu ani po tego wigilijnego karpia, ani po te leszczyki, które są mniejsze od tych, które łowiłem na kanale żerańskim. Natomiast wiem, że woda jest zarybiona przez kałopę z dwu fajnymi karpiami. Są trójki, czwórki i chyba nawet jeszcze, no są jeszcze większe ryby. I też są karpie pełnołuskie. I taki mój cel i marzenie na dzisiaj to złowić karpia takiego trochę większego, przynajmniej dwa razy większego od tego, którego złowiliśmy wcześniej. I żeby to był właśnie karp pełnołuski. Rozpoczęciem samego wędkowania zrobiłem sobie takie małe rozeznanie głębokości. Porzucałem wachlarzem na wprost, na lewo, na prawo. No i wszędzie odliczałem tak te 7, 8, 9 do momentu, kiedy podajnik mi opadł do dna. Stąd jakby taktyka jest po prostu taka, raz, że bardzo prosta na najprostszych przynętach, zanęcie i pelecie. Ale jeden zestaw jest na około 20 metrów, drugi na 30 parę podany. I nie są to zestawy zaklipowane. Dlatego, że gdyby chciał tak naprawdę profesjonalnie powędkować, no to trzeba byłoby się zaklipować i ten sam punkt, ten sam dystans. Ale ponieważ ja nie siedzę cały czas na tym fotelu i trochę się kręcę, robię sobie jakieś przebitki, nagrania, no bo też nagrywam ten film, dlatego nie mam zaklipowanych zestawów. Staram się mniej więcej rzucać w to samo miejsce po prostu, co mniej więcej 10, maksymalnie 15 minut. Mam na jednym zestawie włączony wolny bieg, gdyby był właśnie odjazd. No drugi kowrcek jest bez wolnego biegu, więc sobie luzuje ten hamulec. No i właśnie jak złowiliśmy tego karpia, no to tak to wyglądało, że byłem tu parę metrów obok. Nagrywałem właśnie panoramę łowiska i nagle gwizd, odjazd i jest ryba. To jest taka zatoka z prawej strony, fajnie to wygląda, może być trochę płytsza woda. Z lewej strony mamy wiatr, w prawo idzie fala. Może jak tą wodę trochę dogrzało wczoraj, przedwczoraj, kiedy była bardzo ładna pogoda, to może gdzieś te ryby mogą być też z tej strony łowiska, dlatego teraz ten prawy zestaw sobie w tą prawą stronę rzucam. Cały staw jest do mojej dyspozycji, bo nikt dzisiaj na ryby nie przyszedł, jestem sam, także mogę rzucać gdzie chcę i mogę tej ryby sobie spokojnie poszukać. Ponieważ wszystkie brania są na zestawie z tą zanętą i z dumbbellsem, to tutaj gdzie miałem zestaw z peletem będzie mała zmiana, mała modyfikacja. Troszeczkę sobie dodamy tej truskawki. Czyli pomieszamy tego halibuta z truskawą. Ale to pachnie. Zdecydowanie bardziej tak owocowo niż śmierdziuszkowo. Zobaczymy, może by inaczej pracowało i też wabiło ryby. Za daleko od brzegu. To co mogę powiedzieć po tych 3 godzinach wędkowania, to, że naprawdę podoba mi się to miejsce. Bo tak jak było widać chociażby na tych przebitkach, mamy fajny, zadbany teren. To nie jest takie typowe komercyjne łowisko, niemalże wanna wykopana gdzieś tam na polu, za którą trzeba zapłacić niemałe pieniądze, żeby tam wędkować. Nie, to jest normalna, ogólnodostępna woda. Sam zbiornik, z tego co udało mi się ustalić, nie jest sztuczny, tylko to jest takie małe polodowcowe oczko. A taka ciekawostka, połowiłem może z 1,5 godziny. I kontrola zezwolenia, moi drodzy, także nic się przed nikim nie ukryje. I to jest też właśnie fajne, że mamy zadbaną wodę, mamy ryby w wodzie i ktoś tego pilnuje. Od razu przyszedł gość, podjechał skuterem, proszę pokazać zezwolenie. Ja płaciłem sobie to przez internet, koszt to 20 zł. Takiego jednodniowego zezwolenia. Czyli nie są to duże pieniądze, a możemy fajne miejsce połowić. I tak jak widać, nie tylko woda jest zadbana, ale też to, co jest dookoła, tak? Bo mamy kawałek brzegu takiego bardzo, bardzo dostępnego. Są porobione przez koło tutaj te ławeczki, nie trzeba tak naprawdę fotela. Ja mam akurat to krzesło, które pożyczyłem z hotelu, a ławeczkę wykorzystałem sobie jako stolik. Mamy
ławeczki, mamy altanki, mamy stoły, można przyjechać z rodziną, z dzieckiem. Tu obok jest, no ja za, po południu będę tu z moim synem. Tutaj obok jest plac zabaw, także no... I co najważniejsze, jakby takie moje odczucie jest takie, że zawsze jak gdzieś jeździłem nad to morze, a ja tak naprawdę średnio lubię jeździć nad morze, zwłaszcza w lato, nie jeżdżę w ogóle lato nad morze, brakowało mi tego wędkowania, kiedyś jeździłem na dorsze wiele, wiele lat temu i to mnie tak naprawdę w ogóle nie wciągnęło, byłem 3 razy i to kompletnie nie byłam, 2 czy 3 razy i to kompletnie nie była moja bajka. Łowisko to jest staw jantarkoła PZW-29 w Stygnie, który się tą wodą opiekuje. Także w tym momencie tak naprawdę zdradzamy, gdzie jesteśmy. Podsumowując, fajna woda, zadbana. Dosyć taka dzika, tak, bo to nie jest jakieś sztuczne, jest polodowcowe to oczko i dobrych 8 metrów głębokości. Jak widać, nie wyjeżdżają te ryby na zawołanie, tak, to nie jest tak rzut i ryba, tak, złowiliśmy jednego karpia. To porównując na przykład do typowej komercji, takiej sztucznej, no to nie jest to jakiś tam specjalny wynik, ale jakby ja to doceniam, że jest na normalnej wodzie związkowej, nie na jakimś prywatnym sztucznym stawie, tylko na naturalnym zbiorniku, o który po prostu ktoś dba i to mi się właśnie podoba. Sprawdziło się to, że trochę kombinowałem z tą taktyką, bo ryba złowiona spod drugiego brzegu, tutaj w prawo. Mega fajna zabawa. To nie jest duża ryba, duży karp, ale jest. Trochę emocji było, trochę cieplej mi się zrobiło. Chyba ciekawszy niż leżenie na plaży, zwłaszcza w taką pogodę jak dzisiaj. A to oczywiście żarty. Aki. Może z 1,5 kilo, ale kupa frajdy podczas holu. Ja jestem bardzo, bardzo szczęśliwy. A karpik złowiony na taki zestaw. Pomarańczowy dumbbells i pelet zmieszany z zanętą i zalany truskawką. Jak widać zadziałało. No i też dodam, że złowiona z pod tego brzegu tu w prawo. Zdecydowanie na płytszej wodzie niż łowiłem wcześniej. Rzucam po raz kolejny. I moi mili, ryba. I też złowiona spod tamtego drugiego brzegu. Podobny jak tamte poprzednie. Poszedł. Ja na ten moment robię krótką przerwę na dzisiaj, bo mamy godzinę 12. Na 14 jadę na obiad, a po obiedzie wracam z moim dzieckiem, z Mateuszem i będzie łowienie na spławik i może jeszcze postawiony z boku federek, ale na pewno nie łowimy w tym miejscu, będzie zmiana miejscówki. Pojedziemy sobie na drugi brzeg tego stawu, dlatego że po pierwsze chcę poznać to łowisko jakby szerzej, połowić w innym miejscu, a po drugie tutaj wieje cały czas na mnie wiatr, jest generalnie naprawdę zimno. Kilka razy już padał deszcz, takie przelotne opady, ale dosyć intensywne i ja cały mokry jestem praktycznie. Także połowimy sobie na drugim brzegu, tam jest za wiatrem gładka tafla wody, woda praktycznie jak lustro. Także ja uciekam na obiad, wy oglądacie koniecznie film dalej, bo po obiedzie widzimy się po drugiej stronie stawu. Dzisiaj będziemy łowić na liny, kalasie i karpia. No, moje dziecko podjęło męską decyzję. Nie jesteśmy na tej zawietrznej stronie stawu. Przyjechaliśmy dokładnie w to samo miejsce, gdzie brały ryby. Mateusz założył wszystkie ubrania, które zabrał ze sobą z domu. Ubrał się ciepło. No i co? I tutaj mamy podnęcone. Mam już jakąś taktykę obraną na łowienie pod brzegiem. Także powalczymy i mam nadzieję, że uda się jeszcze jakiegoś karpia razem złowić i poholować. A jak skończy się ten dzień nad tym stawem, to zobaczcie sami i oglądajcie koniecznie film do końca. Pierwsza ryba na moją wędkę to jest oko, zobaczcie. Malutki, szybko wypuszczamy do wody. Mateusz, kręcisz, no. Kręcisz po i w stronę ryby. Trzymaj mocno. Zawsze być w wodzie wygodnie, prawą ręką. Tak. No, ustanę ryby i potem pociągasz. I delikatnie, żebyś nie zluzował żyłki. Ciągniesz wędką, poczekaj, wędką. I stronę ryby, wędkę pochylasz delikatnie i kręcisz, pompujesz. No, spokojnie, jak ci będzie odpływała, to nie kręć. Jak bije, to popuszczamy.
Jak będzie blisko brzegu, to ją podnosimy do góry. Do ryby kręcisz, no wolno, żebyś nie zluzował, kręć i przesuwasz w prawo, stop kręcenie i w lewo, pięknie, no kręcisz w prawo, żebyś nie zluzował, w prawo, przesuwaj wędkę w prawo, stop kręcenie i wędka w lewo, widzisz, kręcisz w prawo z wędką, stop kręcenie, wędka w lewo, no ja puszczam, nie luzuj. Dobra, no nie luzuj. Kończymy. Pożegnać. Mów głośniej. Chciałem się z wami pożegnać i pa. Jeszcze chciałem wam powiedzieć, że zrobiliśmy takiego leszcza, który jakby miał dwie buzie. Tak, zrobiliśmy takiego bardzo małego leszcza. No tych leszczy było tutaj sporo, który wyglądał jakby miał dwa otwory gębowe. Natomiast tak naprawdę była to chyba dziura, ślad po jakimś dużym haku, taka wyrwana, trochę taka już zarośnięta z blizną, ale tak wyglądał, jakby miał dwa te pyszczki. Natomiast tak na podsumowanie chciałem powiedzieć, że jestem totalnie mega zakręcony tą wodą i tym łowieniem dzisiaj. Skończył nam się już drugi termos ciepłej herbaty, uciekamy na taką jeszcze gorącą kolację. Także tak podsumowując, kluczowe okazało się chyba to znalezienie tej ryby, która była tak naprawdę w jednym miejscu. Rzuty na 40-50 metrów po skosie pod brzeg i ta ryba tam na tym nawietrznym brzegu, gdzie ta woda spływała, taka może trochę już cieplejsza, te ryby tam się trzymały i mieliśmy, Mateusz, no branie za branie w pewnym momencie, trochę sobie poholowaliśmy. No, ale na jedną wędkę w ogóle nic nie blało. Tak, wszystkie praktycznie ryby były złowione z jednego zestawu, mimo tego, że na obu zestawach już była ta sama mieszanka peletu z zanętą w podajniku i ta sama przynęta pomarańczowa. Też kolory sporo tu zrobiły, bo najwięcej brań na jasne, żółto-pomarańczowy i pomarańczowy kolor. Taki seledynowy i pomarańczowy, dwa kolory. Ale rano więcej brań na żółte, a teraz na ten przynęty pomarańczowe. No chciałem też dodać jeszcze, że ja jestem jakby pod urokiem tego, że tak naprawdę 1,5 kilometra od morskiej plaży można sobie fajnie powędkować i jest to takie miejsce, gdzie można właśnie pogodzić taki wyjazd rodzinny z wędkowaniem, co nie zdarza się często. Mateusz ma tutaj czapkę z logo teamu tutaj, który jest na łowisku. Też poznaliśmy naprawdę mega fajnych ludzi i to też jest piękne w wędkarstwie, że niekoniecznie wyniki, niekoniecznie ryby, jakieś kilogramy, zdjęcia tam z siatką na macie, tylko ludzie, których spotykamy nad wodą, a ja spotkałem w Jantarze naprawdę przesympatycznych wędkarzy. I co, kończymy film, jedziemy na ostatni ciepły dzisiaj posiłek, bo poszły dzisiaj dwa termosy gorącej herbaty, gdzie tak naprawdę pogoda była na kombinezon, a nie na polar i kurteczkę. Zachęcamy do subskrypcji kanału, oglądacie filmy na bieżąco, subskrypcji z dzwoneczkiem, bo dostacie powiadomienia. A my naprawdę pojedziemy na tą kolację. Cześć, do zobaczenia.